Poranek wnet, jest godzina 8.07, ja się nazywam Antonio Paliński, zapraszam do słuchania nas w drugiej i w trzeciej godzinie poranka. W studiu jest kolejny gość, ojciec Stanisław Tasiemski-Dominikanin, szczęść Boże. Szczęść Boże, też katolicka agencja informacyjna. Dziennikarz katolickiej agencji informacyjnej. Proszę ojca, ojciec święty Franciszek podróżuje po Ameryce Już wrócił do Rzymu. Już wrócił, wrócił, wrócił. Już wrócił do Rzymu. No właśnie, już był u Matki Bożej Większej, podziękował za tą pielgrzymkę. I już wrócił, ale nie odwiedził ojczyzny swojej. Ale przeleciał. Przeleciał nad Argentyną i też miał okazję, żegnając się z Chile, podziękować swoim rodakom, którzy bardzo licznie przybyli do Chile, bo to w końcu kraj graniczący, więc nawet obserwowano takie zjawisko, jak wielkie tłumy Argentyńczyków, którzy jechali do Chile, aby spotkać się ze swoim rodakiem. Ale jest to jednak odmienna postawa niż dwóch poprzednich papieży, którzy dość szybko przyjechali do swoich ojczyzn. Papież Franciszek jest bardzo inny od swoich poprzedników i także w tym jest inny. Co było najważniejsze w czasie tej laty na amerykańskiej pielgrzymki? Właściwie trudno w jednym zdaniu streścić to całe przesłanie. Na pewno... To, na co na co Ojcu Świętemu, na czym jemu szczególnie zależało, to było spotkanie z ludami Amazonii. Zresztą zainaugurował przygotowania do synu dla, dla Amazonii właśnie w Puerto Maldonado, tam gdzie są ci pierwsi mieszkańcy Amazonii. To jest bardzo też szczególna sytuacja, bo to jest obszar, jeżeli my yy, mamy normalnie w Polsce na jednego księdza 1400 wiernych, to tam na jednego księdza przypada 26 tysięcy. Właśnie w tamtym rejonie. Rozproszenie, wszystkie problemy związane z tym, jak tym ludziom służyć, a jeszcze problemy kulturowe, problemy ekologiczne, problemy związane z wyzyskiem handlem ludźmi. To wszystko jest tam obecne, więc te problemy są dla papieża Franciszka szczególnie ważne i chyba dlatego, w ogóle podjął ten wielki trud, bo to było 30 tysięcy kilometrów. Bardzo długa, intensywna pielgrzymka, 20 kilka przemówień, więc naprawdę wielki wysiłek. Czy w czasie tych przemówień padły jakieś takie słowa, na które media zwróciły uwagę, jakieś takie, które przejdą do historii? Ja wiem, że każde wystąpienie Ojca Świętego z natury rzeczy jest bardzo ważne, ale wiadomo, że media żyją nie, nie, nie. swoim rytmem. To jest troszkę tak, że oczywiście, że media mają swoje spostrzeżenia, więc były tutaj bardzo różne Poza tym my możemy powiedzieć, co media zauważyły, czego nie zauważyły. Media zauważyły oczywiście ślub na pokładzie samolotu i o tym ojciec święty mówił, wracając już do Rzymu, tłumaczył dziennikarzom, jak to w ogóle było, no bo... No, to jest takie wydarzenie medialne. Natomiast yy, mnie na przykład zauwa... zwróciłem uwagę na to bardzo takie jasne słowa, które dotyczą ojczyzny. Ojciec Święty mówił do czynskiej młodzieży, że jeżeli nie kochacie ojczyzny, to nie możecie kochać Jezusa Chrystusa, a jeżeli nie możecie kochać Jezusa Chrystusa, to też nie możecie kochać Boga. Bardzo pozytywny wykład miłości ojczyzny, ale to w ogóle jeden z takich tematów, który często się. Powtarzał y, poszanowanie dla korzeni, dla, to, dla swojej tożsamości, dla tym, kim jesteś, co masz przekazać, bo bez tego nie możesz żyć. Tak jak roślina nie może żyć bez korzeni, tak ty nie możesz żyć bez Twoich korzeni duchowych, kulturowych, tego, co jest zgodne z Ewangelią, rzecz jasna. To było takie bardzo, y, bardzo istotne, jako no, pewien temat, który ciągle się powtarzał, jako ciągle jak gdyby refren, który gdzieś przez to papieskie przemówienia. Ale oczywiście były też słowa dotyczące korupcji w Peru, w pałacu prezydenckim. Więc, ale była też okazja, żeby powiedzieć nie temu, co nazywamy kolonizacją ideologiczną, czyli próbą narzucania na przykład metod no, sterylizacji czasami wręcz czy metod antykoncepcji w niektórych kulturach w krajach biedniejszych, przez kraje bogatsze, uzależnienie pomocy, od właśnie pewnych polityk ludnościowych, jak to się oględnie mówi. Jutro odbędzie się w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polskiej Konferencja Katolickiej Agencji Informacyjnej, gdzie będzie prezentacja orędzia Ojca Świętego na 52 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Prawda was wyzwoli. Fake news, a dziennikarstwo pokoju. Nawet do kościelnego języka weszła ta medialna nowomowa, i też mówi się o fake newsach. Tak, chociaż oczywiście my jeszcze czekamy na ten dokument. Ale trzeba powiedzieć, że jest to pewne nawiązanie do troski stolicy apostolskiej o prawdę. A y, w czego oczekujemy? No, pewnego zwrócenia uwagi na y, to, że mamy do czynienia z dezinformacją, bardzo celową dezinformacją, dlatego że są różne kręgi. Ja już myślę, że są, że y, y, często na przykład nasz odbiorca nie za bardzo wie, y, z jakimi y, Środkami, z jakimi ośrodkami związany jest dany nadawca. O ile ktoś, kto odbiera media publiczne, ma świadomość tego, że owszem, to jest przekaz rządowy tych, którzy aktualnie rządzą, to na przykład taka czy inna grupa medialna, skąd bierze środki, dlaczego jest tak potężna, to już nie jest takie bardzo wyraźne. Dlaczego ta informacja jest tendencyjna, dlaczego my mamy do czynienia z manipulacją, bo w gruncie rzeczy fake news jest. Jedną z takich technik manipulacyjnych, ona dotyczy to nie tylko przecież tego dziennikarstwa prasowego w klasycznym znaczeniu, ale również sieci tego, co się dzieje w internecie. No, to jest kwestia właśnie gry różnych interesów, o których często nie, nie mamy pojęcia, i, i człowiek pada ofiarą tego typu zjawisk. Ale czy nie jest tak, że właśnie w tej epoce, kiedy jest ten wielogłos, kiedy jest tyle kłamstw w przestrzeni publicznej, głos Kościoła nie powinien być taki bardzo ścisły, bardzo jasny, bardzo pozbawiony jakichś sprzecznych interpretacji i czy z tym nie ma problemu za obecnego pontyfikatu, kiedy jednak te wypowiedzi papieża często są sprzeczne albo dochodzą do nas sprzeczne i sposób sprzeczne są przekazywane? No, to jest w ogóle... To zjawisko fake newsa ma bardzo e, różne... Różne postacie. Ja przyznam, że czasami człowiek nie wie, dlaczego ktoś tak właśnie interpretuje, a nie inaczej. Jedno z takich bardzo częstych stereotypów bo w gruncie rzeczy fake news operuje na stereotypach, i bardzo chętnie się używa takiego stereotypu. Dobry papież, zły episkopat lokalny. To dotyczy bardzo wielu krajów, nie tylko Polski. No i, i to jest sposób jakiegoś ustawiania czyli ustawiamy sobie papieża pod konkretną tezę, a sprawa jest dużo bardziej skomplikowana i na przykład w kwestii uchodźców, głos Ojca Świętego jest bardziej złożony niż to, co się często prezentuje w mediach. No tak, ale na przykład tutaj wspomniał ojciec co Amazonii, to właśnie była ta sprawa z listem do biskupów diecezji Amazonii, który potem się okazało, że ma być, przynajmniej tak media to przekazywały, i u nas też o tym mówili, nawet katolicy, dziennikarze, że zdaniem Ojca Świętego właśnie ten list jest właściwą interpretacją jego wcześniejszych wypowiedzi w dokumentach wyższego rzędu. Yy, znaczy to, jak Ojciec Święty... Co Ojciec Święty mówi, no to jest w ogóle cała dyskusja w kościele. Na pewno papież Franciszek sprawił, że w kościele pojawiło się dużo głosów, że dyskusja cały czas trwa, ale w gruncie rzeczy te dyskusje zawsze w kościele istniały, bo są różne poglądy, świat jest. Ho, znacznie większy niż to, co sobie wyobrażamy. Natomiast misją papieża jest jedność. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ta nauka była tak klarowna, ale to jest też inna osoba, inna osobowość, inna wrażliwość i to też trzeba uwzględnić. To nie jest język precyzyjny kardynała Singera, do którego Trochę zdążyliśmy się przyzwyczaić i który bardzo, no bardzo jasno wiele rzeczy tłumaczył. No, po prostu nie wiemy, jak do tego tak łatwo powiedzieć. Żyjemy w bardzo ciekawym świecie, a Ojciec Święty jest na pewno fascynującą osobowością, dzięki czemu też dziennikarze również katolicy mają o czym pisać. Jutro jest prezentacja orędzia Ojca Świętego na 52 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Radio wnet będzie tam obecne i będzie. Re Przekazywać swoim słuchaczom, jakie słowa Ojciec Święty nam w tym roku na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu przedstawi. Bardzo serdecznie dziękuję. Ojciec Stanisław Tasiemski, Dominikanin, Katolicka Agencja Informacyjna, był gościem poranka wnet. Dziękuję bardzo.